Witam serdecznie. Kolejny dzień nie do brania, proszę Państwa. Jest poranek. Poranek. Przed 10 chyba. Biznesy, interesy z rańca, wiadomo, i zwierzaki. A już teraz wbijamy się w pasiekę. Wczoraj wieczorem jeszcze udało mi się z dwóch uli wyjąć. A teraz lecimy z kolejnymi. Dwie taczki, zobaczymy, od pogody zależy. Dwie taczki, myślę, że miodu wybiorę, zawiozę i zajmę się kręceniem znowu. Wczoraj ukręciłem ile? Około 70 kg miodu. Także wynik jest zadowalający, bo to by było z 6 uli chyba. Z 6 uli, no to jako drugie mnie dobranie z tej lipy, no to jest ok, myślę. Znaczy dla mnie jest ok. Nie wiem, jakie tam wy macie statystyki. Znaczy wy, niektórzy pszczelarze, nie? Bo to wiecie, każdy, o 50, 80, kurwa. Ja ci dam 80. No. Że się chcą ścigać wynikami. Nie da rady. Nie wszystkie pszczoły takie same. Nie wszystkie. A tu jakie fajne kwiatki. I każdy ma inną lokalizację, nie? No co ty możesz się porównywać do gościa, który w rzepak postawi, kurde, 5 uli i w tydzień zrobi wynik, co ty gdzieś na lesie jeszcze, chociaż w lasach to jest raczej łatwiej o pożytek, no ale gdzieś jak masz jakieś łąki czy coś i masz suszę, czekaj, gdzie ty idziesz, tutaj. No to wiadomo, no nie da się porównać. Oczywiście jak ktoś wyhoduje sobie dobrą pszczołę, się uda, no to jest taka rodzina na tle innych, na twojej pasiece, nie w porównaniu do innych pasiek, innych rodzin u kogoś, no to da o sobie znać, nie? Po wynikach będziesz widział, czy ta rodzina jest w porządku, ładnie funkcjonuje i ładnie miód zbiera. Może być też rodzina, że ładnie funkcjonuje, ale miodu za bardzo nie chce zbierać. Czyli na swój użytek, pod rozwój, ale na przykład w nadstawkę ci dużo nie naniesie, z boku więcej naniesie, nie? Przeróżnie może być, proszę Państwa. Nie ma co się spinać, ja tutaj nie jestem od tego, żeby rywalizować, bo to nie po to mi pasieka jest. Ja po prostu chcę, żeby ten biznes się spinał finansowo i dla mnie czasowo, czyli przekładam potencjalny zysk, bo zysk, no to będzie można policzyć dopiero jeśli się coś sprzeda, tak? Więc potencjalny zysk na czas i wkład pieniężny. I tylko to mnie interesuje właściwie. No a wiadomo, przy tylu rodzinach to już tutaj nie mówimy tak do końca o tym, że to jest relaks, odpoczynek. Bo to by był odpoczynek, żebym ja, nie wiem, na emeryturce siedział gdzieś w bloku. Rozumiesz? To bym codziennie na 2-3 godziny wyskakiwał do tych pszczół, nie? A, do lasu pojechał, później wrócił, do pszczół na wieczór, połowę pasieki przejrzeć. To wtedy to by był odpoczynek, a nie taką, kiedy ja muszę to robić, tamto robić i to wszystko, kurczę, jeszcze z pogodą zgrać, to już nie jest odpoczynek, proszę Państwa. Także nie ma co świrować, nie ma co wierzyć w takie słowa. Jeśli ktoś ma 4 ule, no to niech sobie odpoczywa. A tak oto nie da rady, kurczę. Porządek jest bardzo ważny. Wczoraj się spieszyłem już prawie po ciemku. Ale mamy jedną nadstaweczkę, okej. No to tak o. Robimy, że z nadstawki wyciągamy calutki miód, a ramki, na których miodku jest tylko, że się nie opłaca kręcić, zostawiamy, one sobie przeniosą, będą miały na swój użytek, bo tutaj się zaczyna, o ile już się nie zaczął taki okres, mimo że widzicie, tutaj kwitnie, one ogólnie zbierają, jak jest tylko pogoda, jakiś pyłek przyniosły, trochę nektaru, ale to nie są takie pożytki towarowe, że one tego naniosą, jeszcze odłożą. Rodziny, które mają dużo czerwi, mają duże też zapotrzebowanie. Więc
Więc trzeba uważać, nie? Że żeby nie wybrać za dużo, lepiej zostawić ramkę, ładną ramkę do wirowania, zostawić im w ulu i mieć pewność, że co najmniej przez 1,5-2 tygodnie no nie będzie jakiegoś dramatu, kryzysu, nie? Że nawet jeśli coś przeoczysz, jeśli źle poszacujesz, no to ta nabita jedna rama to ci daje ci kurde parę dni. A gdzie masz miotło? Parę dni na reakcję, nie? Te miotły nie wziąłem. Dobra. O, tutaj też widzę, że ładnie ta rodzinka. Ładnie, ładnie. A tutaj jest chyba matka stworzona właśnie z pierwszej rodziny, która nie daje rady, mimo że też jest młoda matka z zeszłego roku. Ale już widocznie z innym trutniem coś poszło. Bo ta na przykład no dobrze poszła w tym roku, mimo że start miała słabszy niż rok temu, ale rok temu była inna matka, no. Widzicie, już to mi się zmiksowało tutaj na pasiece trochę, że sam już się gubię, bym musiał w notatki zapiski zobaczyć. A tam jest jak jest, ja tylko mam teraz na oku trzy rodziny, bo tutaj ta też jedna, to trzy rodziny wymagałyby wymiany matki. Na pewno. Jestem pewien, bo tam są niedobre rzeczy się dzieją, źle czerw wyglądał od początku, zły start i do tej pory są problemy, więc to no, tak jakby nie ma tutaj dyskusji. Nawet ja jako niewykwalifikowany, nieoczytany, nie pszczelarz, bo nie wiem kiedy ja będę pszczelarzem. Może trzeba dopiero przy 100 tonach, jak 100 ton będziesz miał wykręcone, to już to wtedy może. Bo co mówi o tym, czy ty się znasz na pszczołach? Wynik, że pszczoły żyją i masz miód? Czy to, że przeczytasz 150 książek i przyliżesz dupkę komuś gdzieś tam na forum, kto ma więcej followersów niż ty? Niektórzy otrząsnąć się nie potrafią, proszę Państwa. Według mnie pszczelarz to jest ten, kto umie się zajmować pszczołami, a jeśli umie, to znaczy, że pszczoły żyją i działają na swój i jego pożytek, korzyść. Więc coś takiego jest u mnie. I tutaj uwaga przede wszystkim. Ja po pierwszym sezonie, gdzie pozyskałem miód w ilości takiej, że mogłem sprzedawać, odzyskałem cały wkład na całą pasiekę, co wydałem. I z nadwyżką. Także proszę Państwa, nie słuchajcie bajerantów, co pierniczą, że ciągle im mało, że to się nie opłaca, to się nie opłaca. Nic się nie opłaca. Jak jesteś głupi, jak zarabiasz 5 tysięcy, a chcesz wydać 10, to wiadomo, że nie może to się opłacać. O, ja jak wyciągnę bańkę z pasieki, to sobie kupię miodarkę za 10 koła i nikt mi nie powie, że głupio robię. Ale ty, jeśli nie potrafisz zarobić na pasiece, a chcesz miodarkę za 10 koła, no to co ty robisz? O czym ty myślisz w ogóle? Myśl prędzej o tym, żeby zredukować ilość uli. Albo przebranżowić się, kurde. Matek produkować nie będziesz. Bo to jaki rozgłos będziesz miał, jak nie możesz sobie poradzić ze sprzedażą miodu? To co ty możesz mieć za matki? Takie dobre, że tyle miodu, że nie sprzedajesz? No raczej nie. Myślę, że miód w pierwszej kolejności jest najłatwiej sprzedać. Pyłek też raczej problemów by z tym nie było. No ja niestety w tym sezonie zbyt oszczędnie, zbyt leniwie do tego podszedłem. Mam te poławiacze. Liczę, że z nawłoci będzie można, ale no to też jest ciężki temat z tą nawłocią, bo to pyłek z niej może właśnie zbudować siłę, znaczy dać zabezpieczenie pokarmowe na zimę, na jesień i przede wszystkim na wczesną wiosnę. Tutaj nie mam leszczyn, więc na wczesną wiosnę by ten zapas pierzgi był, nie? Dlatego to trzeba by było obejrzeć dokładnie na nawłocie, obejrzeć dokładnie rodziny pszczele i zobaczyć, ile tej pierzgi jest. Czasem ciężko ocenić. Po wadze oczywiście ramek idzie to ocenić, no ale jeśli masz ramkę nabitą miodem, może być połowę ramy pierzgi, nie widzisz tego, bo jest nabite miodem. Pierzga może być zalana.
więc na to też dużo doświadczenia wymaga takie coś i poznania swoich rodzin, nie? Możliwości ogólnie pszczół. Ja to tam za wiele nie wiem o tym, także się też mądrzyć nie będę, ale tylko mówię, jak to, w jaki sposób można by było to ogarnąć, nie? Z tymi pyłkami. Tutaj już widziałem rodziny, które dużo sobie odłożyły pierzgi. I aż za dużo, bo te ramki są rozwalone. Matka nie miała gdzie czerwić. Dziurawe to czerwienie, nie? Te ramki, co tutaj? Nie, jakaś zdeformowana. O. No i widzicie, jaka rama. Ta rama waży 2,5 kilo. A trzech może nie. Nie wiem, bym musiał zważyć. Może i 3 kilo nawet. Gruba rama do Danta. Półnadstawkowa, tak się nazywa? Półramka, półnadstawkowa. O, i się nawet nazwy ramek nie znam, waszych książkowych. Rama będę się pulpać. To nie miód, cukier leje. Jak on nawet ramek nie umie nazwać. Prawidłowo. Pozdrawiam tych, co nie rozumieją. O. Niektórzy szukają tych problemów na siłę. Rozumiecie, jak się powie, że pszczoła, nie wiem, padnie, zdechnie. Problem. Ja bym nie miał problemu, jakby ktoś powiedział, że ja kiedyś zdechnę. Umrę, zdechnę. Sam tak mówię. Pół serio, pół żartem. Kiedyś, kurde, wykituję, zdechnę. Jakoś nie czuję się urażony, obrażony. Ale już o pszczołach nie można. Coś ciebie za pszczelarz. Boże. Nie znacie problemów chyba w życiu. Takich normalnych, ludzkich, poważniejszych. Niż powiedzenie, czy pszczoła zdechnie, padnie, czy umrze. Odejdzie. Odejdzie. Dobra, mniejsza o to. Zaraz naprawdę. Fanatycy znajdą, co przyjadą i mi nakopią do dupy. To by dobry film wtedy nakręcić. Z kraja pszczelarzy przyjechała nakopać mi. Kurde, to by dopiero poszło w internety. Ludzie takich rzeczy chcą teraz, a nie. Gdzieś jakieś filmy, gdzie coś można pokazać, czego na ogół nie widać. Ja w życiu nie widziałem, nawet się nie interesowałem. W sumie nie zwróciłem nawet uwagi. Przez myśl mi nie przeszło. W jaki sposób się prowadzi te rodziny pszczele w ulach, żeby one normalnie... O kurde, a to osy. A to pszczoła chyba. No a taka pasiasta. No jak to pszczelarze robią? Wiedziałem, że normalnie są ule i jest miód. Ale o co tam kurde chodzi? Nigdy tematu nie zgłębiałem. A centralnie przypadkiem to się wszystko zadziało, że dzisiaj... Dziś sam jestem pszczelarzem i to kurde opanowałem w miarę. Także to jest naprawdę fascynujące, jak się kurde losy ludzkie toczą, że dziś jesteś marynarzem, a jutro papieżem. Kurde, niezbadane są wyroki boskie, nie? Tak się mówi. No i racja, jak się dasz ponieść fali, to cię poniesie. Tam gdzie nikt nie przewidzi. O. No i tu ładna ramka do zostawienia. Chciałby to by i wywirował, bo tutaj fajnie się dzieje, zobaczcie osa. Nie? To też jest dowód na to, że krucho jest już naokoło. Jak jakieś inne owady zaczynają się interesować twoimi ulami. Dobrze, to ja im chyba zostawię. Niech se mają, mimo że tutaj no z 300-400 by wykręcił może gram. Ale nie o to chodzi, żeby kręcić docna. Zobaczmy tutaj, bo jak wyjmę sobie z dwie ramki, bo widzę, że tutaj jest tego. No to spokojnie te do osuszenia zostawię z boku i
i fajnie będzie, a rodzina zaciśnięta, chociaż nie, no będzie miała ciasno, ale to też dobrze, no. I teraz im ramki dać, to później trochę odłożą, a się okaże, że nie będzie towaru, no to będą musiały jakoś, będzie trzeba to odebrać, a w jaki sposób, żeby tego nie zmarnować, no ani nie wywirujesz, ani im nie oddasz w dobry sposób, to taka zagwozdka, lepiej bez nadstawki. W tamtym roku miałem nadstawki, to tak wyszło nie wiadomo jak, niby dobrze, bo miały przestrzeń, miały gdzieś się zawiesić, ale niech one chodzą po ścianach, ja później będę miał mniejszy problem, żeby złożyć na zimę, nie, gniazdo. One będą miały pokarm już złożony, wtedy dobrze, nie? O. O, to co? Trochę dymku. Z jednej strony nie ruszam w ogóle. Od tej strony. To już tylko przed zimą skontroluję, czy wszystko gra. Jak nie, no to przełożę jakoś, żeby tam był też pokarm. Ogólnie to zostawiam dla nich z tej strony, jeśli jest nadwyżka, to zabieram. Mniej więcej tak to czynię. O. Najgorzej pierwszą ramkę wyjąć, bo tutaj mogą mostki się rwać i wtedy miód się leje i niefajnie, nie? No ale zobaczymy, czy da radę. O. Idzie pszczółki spokojne, mimo że nie ma pogody zbytnio, ani pożytku. To w komfortowy sposób da radę w tym roku wybierać miód i ogólnie przeglądy. Pszczoły jakby się uspokoiły. Może dobre zioła kwitną w tym roku. Uspokajające. O. Tą zostawiamy na zatwór. Ostatnią ramę. I patrzymy kolejne, czy się podobają do wirowania, czy nie. Dobra ramka. Jest miotku. Następna też. Tylko ten pewnie nie będzie. Będzie wczesnej wiosny. Raczej. No się leje, no. O. No nic, no trzeba chyba zabierać. Mi się wydaje. Takie brzydkie ramki już stare też można by wycofać. Chociaż na miód jeszcze może się nadawać. Lżejsza. No tutaj komórka jedna czerwiu. Zobaczmy, czy są jajka. Jak nie ma, to jeszcze tą chyba bym zabrał. A może i nie, 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 bo tam widzę, że chyba jest dużo. Jajek nie ma. Więc stąd matka raczej się wyniosła. Zobaczmy kolejną. Jeszcze. Jak ten czerw wygląda tu? Wiadomo, jak już zaglądam do gniazda, to dobrze być pewnym, czy są jajka, żeby wiedzieć, że jest matka czerwiąca.
i że tutaj nie ma mowy o nastroju rojowym. No, mateczników nie ma żadnych misek, a tutaj na wygryzieniu. Ale jajek brak. Jajeczek brak. I tutaj też się wygryzają ładnie pszczółki. I też jajeczek brak. Czyli to by mogło być normalne zachowanie o tej porze, że pszczoły hamują rozwój. Bo to już nie w pierwszej rodzinie widzę, bo normalnie przy bumie, to tam gdzie się wygryza pszczoła, to zaraz już przygotują tylko komórkę i matka wchodzi i czerwi. A teraz widzę, że tak jak gniazdo się rozszerzało, tak teraz one mogą chcieć. Znaczy kurczą ten rozwój, nie? To gniazdo. Dlaczego? Może właśnie, żeby nie było już za dużo pszczoły, bo pożytków nie ma. A nie mogą przecież, tutaj też się ładnie pszczoły wygryzają, zobaczcie, a nie mogą przecież zeżreć całego pokarmu na jesień, bo coś pójdzie nie tak, nie zbiorą i rodzina spisana na zagładę. A tutaj są jajeczka. Tutaj są jajeczka. Od razu matura. Czerwi, gdzie się wygryzły. Pszczółki się wygryzają. Ładnie to tutaj wygląda. Tam jest też cała decha, także tutaj trzeba miód zostawić. Nie trzeba zostawić, nawet tamtą ramkę bym cofnął, co zabrałem, kurczę, żeby mi nie brakło. Bo tu na górze nie ma zbytnio. Chyba im cofnę jednak, bo tu tej pszczoły jeszcze będzie trochę. Matka czerwi. Już się trochę pospieszyłem, myślę. Trzeba zostawić. Tutaj mamy całość, nie? Niech zniosą. Ta. Jak to spożytkują, to dopiero. No widać, że biorą chyba to, nie? Zainteresowane są miodkiem. By miały impuls, żeby zesuwać w pole. Tutaj przyniosą. Dobra, będzie ok. Ja to zasłonić. Jeszcze tutaj pszczoły strzypiemy.
No. Niech tak będzie. Póki co. Także tutaj nawet nieźle wybraliśmy. Lecimy do kolejnego. Ten hul mi się obali kiedy. Też ta rodzina z wiosny słaba była w porównaniu do zeszłego sezonu. Ona była jedną z mocniejszych w zeszłym sezonie, a w tym sezonie słabo wystartowała, ale jak widać szybko siłę zbudowała, znaczy szybko, no na lipę zbudowała. No. I tutaj było miodu wyciągnięte i teraz znowu wyciągniemy. Może w następnym roku wezmę i na oko będę spisywał, ile wyjmuję z rodziny, żeby później wiedzieć, bo dla samego siebie, nie? Taka statystyka byłaby ciekawa, no i ułatwiłaby też sprawę, jak chcę matkę gdzieś wymienić, to bym wiedział, skąd ramkę z jajkiem wziąć, nie? Myślę, że to zostawimy na razie. Zobaczymy, ile będzie tego miodu. Będzie mało na dole, bo z góry to co się da, to wyjmę. Jak będzie mało, to chętnie tą ramkę im oddam, bo brzydka. Niech sobie przeniosą miód. O, ta też po czerwiu dziurawa, widzicie, w czasie lipy był czerw. Czerw się wygryzł, ale już nie ma pożytku i zostaje taka dziura. Tutaj ładnie zalana, gdzie nie było czerwiu, a tutaj już słabizna. One też jakby roztapiają ten pokarm, przenoszą cały czas. Ale takie ramki już zabieramy. Na pewno na dole mają. I po prostu z boku chyba niechętnie biorą. Najlepiej to z góry im brać. Albo równo biorą. Kto tam je wie. Nie, tutaj zasklepiony nie był pewnie. Coś tam nalały, jak czerw się wygryzł. Dlatego teraz biorą, bo zasklepionego nie ruszają. Nie? Może i tak być. O kurwa. Oho, co tu? Zlepiły. O. Dosyć tego miodu. Zimę zrobię promocję dla wspierających. Będziecie mieli miód. Taniutki. Dla całej rodziny. Minimum 10 słoików i taką cenę wam zrobię, że kurde, będzie głupio nie wziąć. W cenie słoika. Nie? Te 2 złote. Słoik miodu. Przedam na Ukrainę. Nie, do Ukrainy, tak? Przecież się nie mówi na Ukrainie. Kurde. Czasy się zmieniają, język się zmienia. Jak się połapać w tym wszystkim? Takie szybkie zmiany. Nie wiadomo skąd.
miał i za szeroko i kurczę. A, bo węza, no to jak jest węza, to lepiej dawać cieńsze. No, tutaj zalane, ale z tej strony zasklepione, no ale leciutka ramka, też mi się nie chce tego. Jak coś mogę im zostawić. No to na przyszłość nauka, że jeśli masz węzę, to nie zostawisz szeroko, bo ci zrobią plasterek. No. To dopiero służ odciągnięty, już zrobiony, można poszerzyć, to wtedy nie mają tego miejsca. Nie? O, tu fajna ramka, że nie trzeba praktycznie odsklepiać, wkładasz do miodarki, robisz miód. Nie? Szeroko tutaj. Szeroko, szeroko. Rama nabita. Ta też. Zobaczymy, czy kolejna. Jak nie ma czerwi, to chyba nie ma. A tutaj już będzie. Ta rodzina może mieć spore zapotrzebowanie. Tutaj nie ma jajek. Jest pokarm. Z tej strony pokarm. Ale tutaj już jest czerw, jest go trochę. Temu tego pokarmu bym zostawił. Zobaczymy, czy matka czerwi. Gdzie jajeczka będą? Tutaj larwy są. Jajeczek nie widzę na brzegach. Tutaj jeszcze nie zaczerwiło brzegów, ale larwy są, więc to gniazdo nadal jest szerokie, bym powiedział. Tutaj może być cała ramka zaczerwiona, zobaczmy.
lekka. Są jajka. Jajka larwy. Nie cało, ale spory krąg. Tak 2/3 bym powiedział. Także rodzina nadal. Nadal chce się rozwijać albo utrzymać obecny poziom. Wyniosły dużo miodu. Może ta pszczoła szybko znika. Spracowana. No. Zostawimy im. Lepiej zostawić więcej, jak później gdzieś latać, donosić, kontrolować, albo się machnąć w ogóle na szkodę rodziny, zadziałać i swoją. No. Tak to nieuniknione. Wiesz, ten co nic nie robi, to się nie myli. Jak jesteś pszczelarzem, to wiesz, to pomyłka za pomyłką. Pytanie, czy się szczaisz, że pomyłkę zrobiłeś? Czy będziesz żył w błogiej nieświadomości? Ale też połowę tych pomyłek to gdybanie, nie? Nie wiadomo właściwie, co się wydarzyło, wiadomo tylko, co się wydarzyło. Że wiesz, że na przykład rodzina ci sławna, no to wiesz, a dlaczego? No to możesz się domyślać. Często, czasami wiadomo. Jednoznacznie można stwierdzić, ale też czasem problemy się nakładają na siebie, się kumulują. Więc no, nie jest takie proste. Czasem raczej do rozszyfrowania. Najgorsi są ci, co mówią, że wszystko wiedzą, że to oni mają wszystko jak na dłoni. Wypisz, wymaluj w tej rodzinie. Nie da rady tak. Trzeba by było być pszczołą chyba, żeby kumać, o co im chodzi. A tak oto, nie za bardzo. Dobra, myślę, że one to sobie przeniosą jeszcze. Bo im lada moment będzie mało. Czy lada moment mają dużo tego pokarmu z boku. Tutaj mam nadzieję, że też mają dużo. Stwieramy. Tutaj widzę na górze też trochę odłożone. Na pewno. Wianki są, no to tutaj żelazny zapas jest jak najbardziej. Nie trzeba tutaj się martwić na ten moment. Zakrywamy. Chyba grubo będzie parę ramek kozackich, albo tak tylko wygląda. Tutaj dodany węza była dodana. No, na szczęście równo chyba odbudowują, nawet trochę podlały z jednej strony. No, ciekawe, a końcówka lipy musiała być, albo jakiś inny pożytek. Dobra. Pogoda się poprawiła i te pszczoły latają.
Nie są agresywne, jakieś nadpobudliwe, ale szukają łatwej zdobyczy. Nie strzepniesz, taka ciężka rama. Szkoda rąk. Kurde, jaka tutaj. Piękne ramy. Ja też późno startowała rodzina. No jak widać, na siebie zarobiła na 3 lata. Aby i dłużej. Tu nie wejdzie już chyba. Nie ma takiej cienki. Dawaj pudło. Boom, 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 boom